W Bydgoszczy Szymon tam także mieszka i stamtąd pochodzi. 37 razy spotykali się w lidze, 25 razy wygrywał Emil Sajfudinow, 12 zwycięstw po stronie Woźniaka. Obaj przecież startowali w Polonii Bydgoszcz, doskonale się z pewnością znają. No to byłby, tak sobie teraz myślę, bardzo ciekawy bydgoski skład, gdyby Polonia była w Ekstralidze, miała Emila i miała Szymona. To byłoby taki powrót do przeszłości, do korzeni takich ekstraligowych, jeżeli chodzi o tych dwóch panów. No myślę, że Polonia mogłaby zbudować dobry ekstraligowy skład z samych zawodników, którzy w Bydgoszczy mieszkają albo w okolicy. No to na pewno, to na pewno. Sporo jest tych zawodników, którzy umiłowali sobie miasto nad Brdą, żeby tam mieszkać i stamtąd dojeżdżać na mecze ekstraligowe. My dojeżdżamy już do startu biegu siódmego. Tutaj Mateusz Afet, Oskar Pfeiffer, Emil Sajfudinow i Szymon Woźniak. Przystanie 18 do 18. Czy będzie remis po tym biegu? Bardzo dobry start Pfeiffera. Woźniak próbuje po szerokiej, a i dźwignęło tam Emilem Sajfudinowem. Upadł, ale może się podnieść. Mam wrażenie, że powinien. Nie podniósł się. Nie podnosi się Emil Sajfudinow. Chociaż widzimy teraz czerwone flagi, ale jeszcze zanim te czerwone flagi podniesiono, to miałem wrażenie, że Emil próbował chyba trochę się podnieść, ale się poślizgnął. Trudno było mi jednocześnie patrzeć na to, co dzieje się w pierwszym łuku i w drugim, gdzie ja. To ja patrzyłem tylko na niego i jak te czerwone flagi już zawisły, to wtedy Emil tak zamarkował troszkę, że się podnosi. Natomiast czyli sugeruje, że nie chciał się podnosić za bardzo. No nie chciał. A to jest ciekawe, bo oczywiście dźwignęło go i tam napotkał. No to była jego wina, więc tak, w zasadzie ja na jego miejscu podniósłbym się od razu. Zresztą co my się będziemy produkować z pamięci, jak możemy to teraz obejrzeć. No dźwignęło. Podniosło, ratował się i z pierwszej chwili wydawało się, że zejdzie z toru. Natomiast no jednak nie szedł. Bardzo dziwne zachowanie Emila Sajfudinowa w kontekście tego, że no, jeżeli liczył na powtórkę w czterech, to miał jakiś 1% albo nawet 1 promil. Nie ma takiej opcji w ogóle. Żółte światło już przy Emilu Sajfudinowi, także wykluczenie, na pewno zapiszemy trójkę i to wykluczenie. No i